Dzień dobry, cześć. Nazywam się Igor Gurewicz i pewnie część z Was zna mnie jako popularyzatora historii, no i autora książek o tematyce słowiańskiej. I właśnie w tej ostatniej sprawie chciałem dzisiaj się z Wami czymś podzielić. Postanowiłem przyłączyć się do akcji Zostań w domu, czytaj książki. Także to szlachetna akcja, pewnie ta, może nie kwarantanna, ale ograniczenie naszej mobilności na wielu wpływa trochę deprymująco, innym daje możliwość nadrobienia zaległości w lekturach, a być może przy porządkach domowych ktoś, zwłaszcza wasze dzieciaki, będą chciały posłuchać jakiejś nowej opowieści. Chciałem się bowiem dzisiaj z wami pochwalić, podzielić przedpremierowo fragmentem nowej książki, którą niedawno ukończyłem, jeszcze przed koroną, pod tytułem Borek u legendarnych początków Polski. Jak pewnie część z Was pamięta, przed kilkunastu laty napisałem i wydałem Borek i Bogowie Słowian, która opowiada o tym, jak Borek podróżuje w czasie i poznaje bogów, obrzędy, miejsca święte dla Słowian. W tamtej książce jest on gdzieś na początku szkoły podstawowej, w takim jest wieku bohater. Przez lata też wielu czytelników, tych małych i dużych, pytało się, czy będzie dalej, kontynuacja. Obiecywałem, że będzie. W głowie roił mi się ten pomysł przez naprawdę dobre 10 lat. I miałem też domową motywację, bo od czasu, kiedy pisałem tamtą książkę, przybyło mi jeszcze dwóch synów. No i ten środkowy Oskar, gdy powiedzmy miał ze 4 lata i czytany był jemu Borek, to koniecznie chciał też w tej książce wystąpić i wyobrażał sobie, że napisze, poprosił mnie, żebym napisał drugą część i w swoim dziecięcym umyśle nazwał ją Borek i Oskar i Bogowie Słowian. No oczywiście sprawa musiała nieco inaczej przybrać kształt, dlatego jest Borek nadal u legendarnych początków polskich, ale tym razem ten Oskar towarzyszy mu w całej swojej podróży. Borek ma już w tej chwili w szkole średniej, ten prawdziwy Borek, natomiast w książce gdzieś prawdopodobnie kończy szkołę podstawową. Książkę, w tej książce próbuję taki kanon stworzyć legend początków Polski, bazując oczywiście na kronikach, od Gala zaczynając, przez Kadłubka, Kronikę Wielkopolską i tylko pomocniczo sięgając Długosza jako bardzo późnego, ale także wpleść próbę zrozumienia wypracowaną przez, czyli pewne elementy wzbogacające cały ten świat, które zaproponował czy profesor Supecki, profesor Banaszkiewicz czy Deptuła. Ubierając te czasami bardzo krótkie narracje dotyczące samej sekwencji wydarzeń w taką treść symboliczną, znacznie głębszą. Dlatego sądzę, że w tej książce dzieci będą miały przygodę, a dorośli dowiedzą się czegoś o samej duchowości, sposobie postrzegania świata przez naszych przodków. Czuję pewną tremę, no bo to nie ma co ukrywać, taka książka to jak dziecko, a jeszcze poza domownikami nikt nie słyszał ani fragmentu. Chciałem zaproponować Wam więc rozdział 5 pod tytułem Krak i Smok. Chłopcy już przenosili się w czasie kilka razy i w miarę rozpoznali sytuację, w której się znaleźli. Nie wszystko jest więc dla nich nowe. Zaczynamy. Wicher, który spychał ich ku portalowi, umilkł i mimo pędu chłopców otoczyła cisza. Na krótko. A po niedługim czasie zaszumiało, zagwizdało, z dźwiękiem wessanej przez odkurzacz reklamówki wypadli z drugiej strony tunelu. Gdyby ktoś tam na miejscu na nich czekał, ujrzałby, jak przed wielkim dębem powietrze zaczyna falować niczym nad rozgrzaną drogą. Anomalia nabrała w przybliżeniu owalny kształt, a w samym jej środku zamajaczyły ciemniejsze kształty. Jeszcze chwila i wypadło z niej dwóch chłopców. Wyskoczyli nogami do przodu, z pędem jakby z długiej zjeżdżalni. Oczywiście, gdyby nasz wymyślony obserwator pochodził ze słowiańskich czasów, to opisałby to zupełnie inaczej.
Nie znał bowiem nawet zwykłej ślizgawki z placu zabaw, nie wspominając nawet o porządnej zjeżdżalni na dużym basenie. No, może przypomniałby sobie zjazd z górki po lodzie, a to już prawie to samo. W każdym razie chłopcy mieli dość twarde lądowanie, tylną częścią ciała na twardej tym razem ziemi porośniętej trawą. Obaj przybysze dawno nie widzieli fryzjera. Czupryna tego mniejszego była bardzo bujna i sterczała na wszystkie strony, a kita większego, wyraźnie starszego, sięgała niemal pasa. Na szczęście dla chłopców nikt w tym momencie na nich nie patrzył. Postępując, zaczęli rozmocowywać obolałą część ciała i powoli gramoląc się wstali. Rozglądali się z roztargnieniem, za ich plecami stał masywny dąb, ale nie ten sam, w który wbiegli w gnieźnie. A dokoła, no właśnie, co było dokoła? Jesteśmy na jakiejś górce, powiedział starszy Borek i ruszył ku krawędzi wzniesienia, a młodszy z chłopców minął go pędem. No, patrz tam na dole, jaka wielka rzeka płynie, krzyknął Oskar, gdy dobiegł do skraju wzniesienia. Aha, ale ładnie, zachwycił się Borek, gdy dołączył do brata, wdychając głęboko powietrze. Patrz, jak zakręca. Wije się tak, że to nasze wzniesienie opływa z trzech stron. Uwielbiam takie widoki. Pamiętam, jak byłem z tatą. Patrz tam! Przerwał mu Oskar. Tam za rzeką, widzisz? Faktycznie, tam jest gród. Mała górka i pod nią na dole gród, przyznał starszy z braci. No to ładnie. Czyli wcale nie wróciliśmy do naszych czasów. Znowu gdzieś nas przeniosło, nie wiadomo gdzie, ani nawet nie wiadomo kiedy. Borek przysiadł rozżalony, podniósł z ziemi kamyk i rzucił w dół. Obrócił się w stronę drzewa, do którego przybyli i jeszcze raz omiótł wzrokiem całe miejsce. Wyglądało na to, że wylądowali na jedynej w okolicy górze, nie licząc małego pagórka na drugim brzegu rzeki. Ta, na której stali, też nie była bardzo wysoka, ale wyraźnie górowała nad całą okolicą. Wzniesienia nie wieńczył spiczasty szczyt, ale rozległy, prawie płaski taras. W jednej części porośnięte był trawą i niezbyt wysokimi krzakami, a po drugiej cała roślinność była wypalona. Staczały tylko poskręcane czarne kikuty, jakby ktoś bezmyślnie wypalał trawę. Tu i tam spod powierzchni wystawały też białe głazy. Po środku stało samotne drzewo, dąb, prawie tak majestatyczny jak ten w gnieźnie. Na szczęście jego ogień nie ruszył. Dobra, Borek, poradzimy sobie, pocieszał mu młodszy brat. Przecież ty zawsze wiesz, co robić. Dałeś radę sam, to damy radę we dwóch. Chodź, zobaczymy, co w tej osadzie. Zejdziemy z tej góry. No chodź. Borek stał i ruszyli w prawo, w koło szczytu, by znaleźć wygodne zejście. Niestety, prawie wszędzie teraz kończył się stromym urwiskiem. Chłopcy obeszli już 3/4 obwodu polanki i doszli do wypalonej części. Z tamtej strony, przynajmniej w jednym miejscu, stok opadał dość łagodnie. Obrali więc tą drogę i dość łatwo odnajdowali ścieżkę, którą mogli zejść. Przed nimi rozciągał się szeroki krajobraz. Słońce oświecało łąki, bagniska, niewielkie jeziora, zagajniki, a tuż u podnóża wzniesienia rzeka grała ostry zakręt. Po jej drugiej stronie, wokół grodu, u stóp mniejszego pagórka, widać było mozaikę niewielkich pól uprawnych. Coś jednak było nie tak. Widok niby piękny, ale poza zielenią i błękitem rzeki sporo w nim było czerni. Tam też jest spalone, pokazał Oskar i poplątały mu się nogi tak, że o mało nie runął głową w dół. Dużo się spaliło. Borek w ostatnim momencie chwycił brata za ramię. Chyba ktoś tu nie uważał albo głupie zabawy urządzał. Zapałkami się bawili. Jak już, to krzesiwem. Patrz, tam są zwierzęta, Oskar wskazał palcem za rzekę. Chyba krowy, ale nie widzę dokładnie. Gdzie? A, dobra, już widzę. Faktycznie. Tak, krowy. A tam trochę w bok, chyba owce. I ktoś z nimi jest, pewnie pasterz. Ledwo skończył, gdy nogi się pod nim ugięły i pomyślał, że jak wcześniej Oskar, tak teraz on też się potknął. Próbował odzyskać równowagę, spojrzał na brata, ale ten już kucał i dotykał rękoma ziemi, wlepiając w niego przestraszony wzrok. Co się dzieje? Spytał młodszy brat ze strachem w głosie. Ziemia się trzęsie, drżącym głosem odparł Borek. Mówiąc to, musiał podnieść głos, bo do trzęsienia dołączyło dudnienie i w końcu przeciągły, przeraźliwy jazgot, dochodzący jakby ze studni.
Jazgot przerodził się w ryk tak głośny, że obaj chłopcy zatkali uszy, kuląc się na ziemi. Po krótkim czasie ryk i wstrząsy ustały, a zamiast nich rozległy się miarowe dźwięki głuchych uderzeń, którym towarzyszyły pojedyncze wstrząsy. Co to jest, Borek? Co to jest? Trząsł się ze strachu Oskar. Borek nie odpowiadał, bo sam nie miał pojęcia, a odgłosy stawały się coraz wyraźniejsze. W końcu z szeroko otwartymi oczyma wyrzucił z siebie: coś idzie, coś wielkiego lezie, jak w parku jurajskim. Tyranozaur? Z przerażeniem spytał młodszy z braci i wsunął się pod najbliższy krzak. Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Nie krył zdenerwowania starszy i na czworaka wcisnął się pod krzak obok brata. Grzmoty ustały. Chłopcy zamarli nasłuchując i próbując dojrzeć cokolwiek z pomiędzy kryjących ich liści. Wtem coś przesłoniło słońce i przez chwilę okrył ich cień. Przeminął jednak tak samo szybko, jak nadciągnął, i znów zrobiło się jasno. A wtedy zarośle rozkołysały się od nagłego podmuchu powietrza. Tuż po tym powietrze przeszył przeraźliwy ryk, po którym zapanowała cisza. Borek powolutku rozgarnął gałęzie, wyglądając z kryjówki. Spojrzał w stronę słońca, co zmusiło go do zmrużenia oczu, ale na tle tarczy słonecznej dostrzegł niewyraźny kształt, jakby coś leciało do światła. W nogi! Oskar, spadamy stąd! Wykaraskał się spod zarośli i rzucił się na łeb, na szyję, w dół, oby jak najdalej. Oskar pędził za nim. Gdy zbiegli już do podnóża góry, ujrzeli, że ze wszystkich stron ludzie w słowiańskich strojach uciekają z pastwisk, łąk i zagajników. Wszyscy po tej stronie w panice pędzili ku rzece, więc i dwaj chłopcy odruchowo wybrali ten kierunek. Gdy zrównali się z uciekającym młodym mężczyzną, ten krzyknął w ich kierunku: do grodu! On nigdy nie wyłaził za dnia! Kryjcie się, albo już po was! Wrzeszczał zrzejany i pędził co sił w nogach. Oskarowi już nie starczało sił i Borek coraz bardziej zostawiał go z tyłu. Poczekaj na mnie, Borek! Nie zostawiaj mnie! Borek, nie przerywając biegu, obejrzał się i wyciągnął rękę ku bratu. Biegnij za mną, damy radę! Krzyczał z trudem, dobywając powietrza. Tam, przed nami, na rzece jest most! Jeszcze trochę! Po chwili pędem wpadli na most, po którym już dudniły stopy kilku innych osób w panicznej ucieczce. Był szeroki na tyle, że spokojnie mógł przejechać po nim jeden z wozów, którymi ród Lecha odbył swą wędrówkę do Gniezna. To z rozdziału drugiego. W całości zrobiony z drewna, włącznie z jezdnią, którą stanowiły równo przecięte dranice. Chłopcy jednak nie zastanawiali się nad tym, tylko pędzili dalej. A przez głowę Borka przeleciało tylko myśli, że strasznie długi ten most. Pomyślał też, że już biegną nim ze 100 metrów. Tak w każdym razie skojarzyło mu się ze sprawdzianem ze sprintu na WF-ie. A są dopiero w połowie. Po drugiej stronie rozciągała się łąka. Za nią pola. Ale z lewej strony gród. Tam starali się dobiec. Byli już prawie przy końcu przeprawy, gdy ktoś biegnący przed nimi odwrócił się, spojrzał w górę nad ich głowami i z przerażeniem runął na ziemię. Kryj się, kto może! Leci! Borek i Oskar mimo panicznego pędu obejrzeli się za siebie i dojrzeli nadlatującego od tyłu olbrzymiego jaszczura. Smok! Wrzasnęli jak na komendę i nie myśląc wiele, jeden po drugim zeskoczyli wprost do rzeki. W zasadzie to bardziej wpadli do wody, niż wskoczyli jak na basenie. Na szczęście obaj chodzili na pływanie i umieli pływać, a że byli już blisko brzegu, to nie było bardzo głęboko i zaraz pod nogami wyczuli dno, od którego odbili się ku powierzchni. Gdy tylko wynurzyli z wody twarze, łykając łapczywie powietrze, akurat nad nimi przelatywał smok. Widzieli go teraz od spodu bardzo dokładnie. Musiał mieć ze 20 metrów długości, albo więcej. W każdym razie był dłuższy niż cały dom, w którym mieszkała ich rodzina. I to nie licząc ogona. Gadzicielsko przypominało wielkiego warana z Komodo, ale brzuszysko było bardziej jak u krokodyla. Z tym, że całe pokrywały czarne łuski pod światło połyskujące niebieskawo. Cztery wiszące łapy były znacznie dłuższe niż u barana czy krokodyla i do tego potężnie umięśnione, a zakończone ogromnymi pazurami.
łeb i pysk wyglądały jak u gigantycznego legwana, którego Borek wiele razy oglądał w sklepie zoologicznym w jednym z centrów handlowych. Tylko że tamten sympatyczny gad miał zawsze rozleniwioną, sprawiającą przyjazne wrażenie minę i do tego uwielbiał głaskanie pod szyją, a lecący nad nimi smok wyraz pyska miał zły i złośliwy. Przez chwilę nawet błysnęły czerwienią jego wściekłe ślepia, napełniające strachem nawet największych twardzieli. Ogon smoka był długi i bardzo gruby, zakończony na kształt grotu strzały. Od wszelkich gadów różniły go przede wszystkim skrzydła, które wyglądały jak u nietoperza i były czarne jak noc. Rozpiętości musiały mieć więcej niż długość samego cielska. Gdy smok przeleciał nad nimi, podmuch był tak silny, że na rzece pojawiły się fale. Borek i Oskar z kilkoma rozpaczliwymi zamachami rąk dobili do brzegu, po czym wyczołgali się nań, wyglądając pomiędzy przybrzeżnej roślinności. Teraz wszystko mieli jak na dłoni. Widzieli ludzi uciekających w stronę grodu. Widzieli bezradnie stojące rogate woły, zaprzęczone jeszcze do wozów, porzuconych przez właścicieli. Widzieli krowy muczące ze strachu i panicznie szarpiące się na linach uwiązanych do palików wbitych w ziemię. Owce zbite w ciasne stado, kręcące się w kółko i beczące w przerażeniu. Nad tym wszystkim zawisł smok, przyjmując niemal pionową pozycję. Zamiatał skrzydłami tak mocno, że wytwarzały się wiry powietrzne. Teraz chłopcy dostrzegli, że przez ciało potwora od szczytu łba wzdłuż grzbietu aż do końca ogona biegną trzy rzędy sterczących kolców. Bestia ryknęła i bluznęła z pyska ogromnym strumieniem płynnego ognia. Gdy to paliwo opadło na pola, cała roślinność natychmiast stanęła w płomieniach. Smok nagle runął pyskiem w dół i porwał jedną z owiec. Poderwawszy się znów do góry, podrzucił nią jak foka rybę podaną przez opiekuna w zoo. Owca wzleciała, obracając się jak piłka, po czym opadła i zniknęła w rozwartej paszczy. Potwór natychmiast uderzył znów i porwał jedną z krów, pożerając ją w całości, tak że przez chwilę ze straszliwego pyska wystawały tylko cztery nogi zakończone racicami. Smok przełknął, wyciągając szyję, i krowa zniknęła w przepastnym brzuszysku. Potwór wcale się tym nie zadowolił i po raz kolejny zapikował, tym razem kłapiąc paszczą na woła. Capnął go w pół, łamiąc przy tym jak zapałkę dyszel wozu, do którego był zaprzężony. Zołem w paszczy jaszczur wzleciał wyżej niż poprzednio, wykręcił, śmignął nad głowami Borka i Oskara w kierunku, z którego nadleciał. Chłopcy przechęcili się na plecy i mimo przerażenia nie mogli oderwać wzroku od bestii. Znów objął ich podmuch powietrza, który spienił rzekę. Smok ledwo dwa razy machnął skrzydłami i już zbliżył się do jedynej góry dominującej nad okolicą. Tej samej, na której pojawili się i z której zeszli nasi bohaterowie. Ci nie mogli wydobyć z siebie słowa. Obaj jednak, mimo przestrachu, odczuli chwilową ulgę, że już tam ich nie ma. Jaszczur tymczasem nie usiadł na szczycie, ale u samego podnóża. Złożył skrzydła i zrobił pierwszy krok. Rozległ się huk i zatrzęsła ziemia. Choć na tej stronie rzeki, na której byli teraz chłopcy, odczuwało się to o wiele słabiej, niż będąc na samej górze. Tam wcześniej to były jego kroki, w zasadzie sam do siebie wyszeptał Borek. No, były, aż cała góra się trzęsła. Oskar jednak odpowiedział, choć równie cicho, też jakby do siebie. Tutaj mniej je czujemy. Smok tymczasem zrobił jeszcze kilka czy kilkanaście kroków, zbliżył się do pionowej ściany, pochylił głowę i tam jest jama. Z rozdziawioną buzią niewyraźnie artykułował Borek. On mieszka w jamie, w środku tej góry. Smok faktycznie znikał w górze, włażąc coraz dalej i głębiej w czarną dziurę ziejącą na skarbie. Na końcu usunął ogon zakończony grubą strzałą, co wyglądało jakby pełzł wielki, mięsisty, czarny wąż, pokryty lśniącą łuską. Ze środka wydobył się jeszcze jeden ryk, nieco inny niż poprzednie, przeciągły, jakby smok spuszczał z siebie powietrze, a może ziewał. Potem zapadła cisza. Dopiero po chwili chłopcy oprzytomnieli, gdy z pól i łąk doszły ich straszne dźwięki. Znów obrócili się na brzucho i podpełzli nieco bliżej, żeby zorientować się w sytuacji.
Gdy wystawili twarze, uderzył w nie żar. To z trzaskiem płonęły pola, strzelając w niebo wysokimi płomieniami. Widok skąpany w pomarańczowej łunie pożaru był straszny. Połamane wozy, spanikowane zwierzęta, z których część padła na miejscu, uciekający ludzie w przerażeniu krzyczący i łapiący się za głowy. Chłopcy zdecydowali się wstać i ruszyć w stronę grodu, ale przed nimi płonęły pola. Musieli więc zatoczyć spory łuk i trzymać się brzegu rzeki. A i tak cały czas odwracali głowę, bo żar bił na dużą odległość. Na szczęście dla nich wiatr wiał w drugą stronę, a ogień więc przemieszczał się ku moczarom, a nie w stronę zabudowań. Przez to też nikt nawet nie starał się go gasić, pozostając w nadziei, że nieco dalej zatrzyma go rzeka biorąca tam kolejny zakręt. Bracia szli szybkim krokiem i na szczęście nikt nie zwracał na nich uwagi, choć pojawiło się coraz więcej ludzi, którzy nadbiegali od strony grodu. Wszyscy jednak zajęci byli ratowaniem zwierząt i dobytku rozrzuconego po polach. Gdy chłopcy byli już w połowie drogi, dostrzegli, że przed samym grodem stoi parę chałup. Z pomiędzy nich wypadło galopem kilkunastu jeźdźców uzbrojonych we włócznie i tarcze. Trętent kopyt narastał, gdy pędzili w ich kierunku, a gdy w końcu ich mijali, chłopcy dostrzegli, że większość wojowników nosiła kolczugi, ale tylko dwóch czy trzech miało hełmy. Konie, których dosiadali, były raczej niewysokie, za to silnie zbudowane, w większości brązowe lub szare. Borek wiedział, że maści konia mają swoje nazwy, ale nie mógł sobie ich w nerwach przypomnieć. Ani kawalerzyści, ani konie nie zwrócili na gapiów uwagi, tylko pognali ku mostowi na rzece. Bracia patrzyli za nimi i widzieli, jak nie zwalniając galopu, wpadli jeden za drugim na most i zniknęli im z oczu. Podróżnicy w czasie zrozumieli bez słów, że grupa wojowników pędziła do smoczej jamy, by walczyć z potworem. — Idziemy za nimi? — spytał Oskar. — Co ty, na piechotę? Przecież to kawał, zanim dojdziemy z powrotem nad rzekę. Już będzie po walce. Odpowiedział starszy z braci. Przecież tylu wojowników musi dać mu radę. Wygrają na pewno. Nie byłbym taki pewien. Zresztą nie mam zamiaru zbliżać się do smoka. Ledwo skończył mówić, gdy z oddali dobiegł znany już łomot smoczych kroków, po czym przeraźliwie ryk, a po chwili ujrzeli smoka wzbijającego się w powietrze tuż przed swą górą. Wylazł ze swojej jamy, krzyknął Borek. Już po nich. Faktycznie. Smok zawisł w pozycji pionowej, pochylił tylko łeb, zionął w dół płynnym ogniem raz i dwa. Chłopcy nic więcej nie słyszeli. Ale jasne było, że tak skończyła się próba walki kilkunastu dzielnych wojowników z ogromnym jaszczurem. Ten po chwili obniżył lot i zniknął. Pewnie znów wypełzając do pieczary pod samotną górą. Idziemy, zakomenderował Borek i spojrzał na brata, który zachlipał z żalu. Nie płacz, to nic już nie pomoże. Ani im, ani nam. Ruszyli dalej. Jeszcze bardziej przyspieszając kroku, aż dotarli do porządnie zbudowanych z drewnianych bali chat, za którymi wnosił się gród. Wały nie były tak potężne jak te, które widzieli w gnieźnie i sięgały wysokości dwóch, może trzech mężczyzn. Oczywiście wieńczyła je palisada. Droga prowadziła między domami wprost do bramy osadzonej w przerwie wału, nad którą wznosiła się obronna wieżyczka. Wrota bramy były zamknięte, a w chatach na podgrodziu nie widać było teraz żywej duszy. Chłopcy wskoczyli za najbliższy z domów, mając nadzieję, że nikt ze strażników ich jeszcze nie dostrzegł. Na to było oczywiście za późno. Usłyszeli przeciągłe skrzypienie, a Borek wyjrzał zza rogu i zobaczył uchylające się skrzydło wrót. Przez szczelinę wyszedł wojownik, uzbrojony jak większość zbrojnych, których już widzieli dotychczas, podczas swojej niezwykłej podróży, we włócznie i tarcze. Za nimi następny i jeszcze jeden. Dwóch z nich ruszyło zwolna, ostrożnie w ich kierunku. Ej, my tam! Zawołał jeden. Ej, słyszycie tam? Nie chować się, widzieli was zwierzy. Chodźcie tu, otroki jedne. W nogi! Szeptał Borek. Gdzie, oszalałeś? Ze sygnacją w głosie odparł Borek, po czym przestał ściszać głos. Gdzie chcesz uciekać? Do smoka? Może on cię przytuli przed spaniem. Nie mamy wyjścia. I zrobił krok przed siebie, wychodząc zza rogu chaty prosto na drogę. Bojownicy, ujrzawszy nieznajomego, pochylili włócznie, ciągle się jednak zbliżając.
W chwili drugi chłopiec, mniejszy i młodszy, wyszedł za chatę i stanął obok tego wyższego. Gdy strażnicy zobaczyli ich obu, wyraźnie się uspokoili i uznając, że intruzi nie stanowią zagrożenia, unieśli włócznie grotami do góry. Cóż cię za jedni? My? Spytał Borek, glając na zwłokę. Odwrócił głowę ku bratu, wydymał policzki i wytrzeszczył oczy, pokazując, że nie wie, co powiedzieć. A kto niby? Zniecierpliwił się wartownik. Przecież nikogo więcej tu nie ma. Ci z góry widzieli, że we dwóch przyszliście. Odpowiadaj. No my uciekliśmy przed smokiem, wypalił Oskar. On był straszny. Zeżarł owieczkę i całą krowę i wołu i jeszcze wszystko palił w koło. Potwór. A potem tych wojowników. Chyba też. Posmutniał i spuścił oczy. No, ci junacy też już nie wrócą. Puścili się na potwora, nie pytając księcia o pozwolenie. Czyli co? Smok spalił wasze domy, a rodziców... Wojownik spojrzał na chłopców. Ci wpatrywali się w niego, nic nie odpowiadając, tylko Borek miał oczy pełne łez. Tylko mi tu nie rycz, Smarku. Chodźcie, skryjemy się w grodzie. I cała czwórka ruszyła ku bramie. Po przekroczeniu wrót ujrzeli gęstą zabudowę. Wewnątrz wzdłuż wału biegła dokolna ulica wymuszczona granicami. Kolejna ciągnęła się od samej bramy przez środek Majdanu, a po jej bokach stały chaty, podobne do tych na Podgrodziu. U jej końca wznosił się największy z budynków. Jak się później okazało, z tej strony widzieli go dłuższą ze ścian, co najmniej na 30 kroków długą. Po środku wmontowano masywne drzwi, przed którymi stało dwóch strażników, uzbrojonych tak jak inni we włócznie i tarcze, ale poza tym chronionych jeszcze kolczugami i hełmami. Wartownicy, którzy przyprowadzili Borka i Oskara, przystanęli przed jedną z chat w głębi grodu. Zabor, wyłaź no tu. Przyprowadziliśmy ci gości. Na to wezwanie z drzwi wyłonił się chłopak, mniej więcej wieku Borka. Daj im coś do roboty przy książęcym dworze, powiedział strażnik do Sambora. Smok spalił ich dom. Jak popracują, to ich nakarm. Może książę będzie chciał ich wysłuchać. Skończył i wraz ze swym towarzyszem oddalił się w kierunku bramy. Dobra, jest co robić. Odparł rezolutnie chłopak, po czym zwrócił się do przybyszy. Cześć, jestem Sambor, ale to już słyszeliście. Cześć, jestem Czcibor, a to jest Oskar, mój brat. Dziwne to drugie imię, nigdy nie słyszałem takiego. Kiedyś, zresztą nieważne, wzruszył ramionami Borek. Słuchajcie, teraz w grodzie jest zamieszanie. Książę strasznie jest zafrapowany, nie wie co robić, bo smok wylazł w dzień ze swej jamy i zaatakował. Ale to już wiecie. Przykro mi z powodu waszego domu. Sambor zawiesił głos, a Borek i Oskar z zamieszaniem spuścili głowy, wlepiając wzrok w ziemię. Pomóżcie mi przygotować salę księcia do wieczerzy. Zmienił temat Sambor, bo Krak wezwał swoich synów na naradę. Książę Krak? Borek aż krzyknął podekscytowany i szturchnął Oskara łokciem. Wasz książę ma na imię Krak? No jasne, odparł zdumiony Sambor. Coś ty oszalał? Nie wiesz, w czyich ziemiach żyjesz? Przecież to wielki władca. Wiedz w Gnieźnie wybrał go księciem całej ziemi Lechitów, a on wrócił tu, gdzie jego ojcowizna. Ustanowił prama, zjednoczył wszystkie plemiona, dzięki temu pogoniliśmy wrogów, a co ze wszystkich stron nastawali na kraj. Tu na południu to awarzy dań z nas ściągali. Dopiero Krak ich pokonał i przegrał dobre. Zapanował ład i dobrobyt. Dopóki tam, w Wąwelu, nie zagnieździła się ta maszkara. Jaszczur jeden. Jak nazwałeś tą górę? Wąwel? Spytał Borek. No tak, Wąwel. Odparł Sambor ze zdziwieniem. Czyli inaczej, no, jak to się mówi, nabrzmiałość. Bo patrzcie, przecież wygląda jak wielka nabrzmiałość, stercząca prawie samotnie na tej ziemi. To jest sam środek naszego plemienia. Tam łączą się światy. Nas, ludzi, z krainą podziemia, gdzie włada Veles i przebywają przodkowie, i z krainą bogów na niebie. Bo wiadomo, że góra jest najbliżej nieba. To było nasze święte miejsce, gdzie przebywał Perun. Do tego na szczycie rośnie wielki dąb, a Perun przysiadał w jego koronie i z góry panował nad wszystkim w koło i piorunami w dół ciskał w smoka, co wodę więził. Dlatego ten dąb jest święty i my tam dary nosili i tam święta i obrzędy odprawiali.
Dlatego tam nikt nie mieszkał. Tylko tu, na południowym brzegu rzeki, pod tą górką, którą zwiemy Skałką, zbudował krak swój gród i nazwał go Wąwelnicą. Bo widzicie, tamta duża nasz białość to wąwel, a poza nami ta mała to wąwelnica. Tak jakby mała siostra. Oskar, jesteśmy w Krakowie. Borek starał się niezauważenie szepnąć na ucho brata. Znaczy, zanim jeszcze powstał. Czyli ten potwór to smok wawelski, wykrzyknął Oskar, nie zwracając uwagi na próby konspiracji. No, smok wąwelski. A jaki inny? Zdumiał się Sambor. No tak, Oskar to wie, starał się uspokoić rozmówcę Borek. No to wie też, że wszystko było pięknie. Od dawna panował pokój, ale smok zalękł się głęboko pod górą Wąwel w jamie sięgającej podziemnej krainy. Musiał wypełznać od samego Weleza. Odtąd strach padł na wszystkich ludzi. Słuchaj, bo my widzieliśmy, jak kraka wybierali na księcia. Byliśmy na tym wiecu, zagadnął Borek. Chyba smok napędził ci takiego stracha, żeś rozum postradał, z politowaniem powiedział Sambor. Albo próbujesz ze mnie głupca robić, co? Za młody jesteś, starał się zmienić ton na groźny i zmarszczył brwi. Później to sobie wyjaśnimy. Zresztą niedługo zobaczycie samego księcia. A teraz szybko, bo wieczór już przyszedł i dadzą mi bobu, jak nie zdążę z robotą. Chłopcy ruszyli za nowym kolegą do książęcego domostwa. Ich zadanie polegało na przeniesieniu wszystkiego, czego potrzebowano do małej uczty. Pod dyktando Sambora ustawili więc stół przed tronem, na którym zwykle zasiadał krak. Jego miejsce było pod krótszą ze ścian, po prawej stronie od wejścia, którą zdobiły gobeliny z wizerunkami orłów i wyszywane tkaniny pokazujące sceny bitew. Ponadto z drugiej strony stołu postawili kilka siedzisk, a z kuchni przynieśli drewniane i gliniane naczynia wypełnione parującymi potrawami. Gdy skończyli, stół był zestawiony, ale nie wyglądał jak podczas uczt na filmach. Brakowało na nim pieczonych prosiaków czy baranich udźców, a jedynym mięsem były kurczaki. Pozostałe potrawy w garncach składały się głównie z gotowanych warzyw i kaszy z niewielkim dodatkiem słoniny. Było nawet coś przypominającego bigos. Chłopcy wszystkiemu i każdemu wchodzącemu do pomieszczenia uważnie się przyglądali, ale nigdzie nie widać było księcia Kraka. W czasie tych przygotowań zdążyły już zapaść ciemności, a wtedy co jakiś czas od dali słychać było ryk smoka. Oby tylko potwór nie zaatakował naszych, zmartwił się Sambor. Noc to jego pora, wtedy panuje niepodzielnie nad całą okolicą. Zawsze tak było, aż do zeszłego dnia. No nic, bądźmy dobrej myśli. Wtedy do pomieszczenia weszło dwóch młodych, rosłych i barczystych mężczyzn, odzianych w bogato zdobione szaty, sięgające przed kolano. Na lewym biodrze każdego z nich spoczywała podwieszona pod kątem u pasa pochwa kryjąca miecz. Lewe dłonie trzymali na rękojeściach wystających przed ich ciałem na wysokości brzucha. Włosy mieli długie do ramion, twarze ogolone, miny gniewne. Skierowali się prosto do książęcego stołu i zasiedli na podstawionych ławach. Sambor szybko podszedł ku nim i zaproponował napełnienie naczyń piwem. Mężczyźni bez słowa skinęli głową przyzwalająco. Borek i Oskar w tym czasie cicho przesiedli na drugim końcu długiej sali. Gdy milczący unosili kubki do ust, za ich plecami skrzypnęły otwierane drzwi i do pomieszczenia wszedł starszy pan. Na jego widok wcześniejsi goście poderwali się na równe nogi, a on pewnym krokiem przeszedł za stół i zasiadł na tronie. Borek zorientował się, że to musiał być książę Krak, ale ten, którego widzieli na wiecu w gnieźnie, był mężczyzną w pełni wieku, a teraz przed nimi siedział w zasadzie starzec. Wciąż postawnej postury, ale o włosach siwych i zmęczonej twarzy pooranej bruzdami zmarszczek i blizn. Nadal biła od niego siła połączona z powagą, a do tego wyczuwalną mądrością wynikającą z doświadczenia. Nagle Borek zrozumiał, dlaczego Sambor nie wierzył mu, gdy wyrwało się im, że widzieli wiec, który wyniósł Kraka na tron. W świecie Sambora minęło od tamtego wydarzenia wiele lat.
znacznie więcej niż liczył sobie Borek. Zwykły obserwator musiał uznać, że wydarzyło się to na wiele lat przed narodzinami kogoś w jego wieku. Czcibór zrozumiał też, że tym razem portal przeniósł ich zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Na szczęście w przód, bliżej czasów, w których normalnie żyli, a gdzie czekali na pewno mama z tatą, racik i ukochana kotka Kali. Witajcie, moi synowie. Krak rozpoczął łagodnie. Witaj, ojcze, odpowiedzieli milczący dotychczas mężczyźni. Zanim zaczniemy, pokłońmy się słońcu, Perunowi, który obdarza nas siłą i piorunem gromi naszych wrogów. Książę powstał, ujął w ręce wielki, duży róg, przechylił do ust i solidnie z niego upił. Skończywszy, podał synom, a ci uczynili to samo, powtarzając jeden po drugim. Ku chwale Peruna, by obdarzył nas siłą i wolą walki. Wiecie zapewne, czemu was wezwałem. Krak znów zasiadł na tronie, pokazując delikatnym gestem dłoni, by synowie także usiedli. Wiemy, ojcze, gniew nami targa, odpowiedział starszy z braci. Od dawna żyjemy w cieniu strachu, który rzuca smok, ciągnął ojciec. Zagnieździł się i zamieszkuje załomy skały Wąwelu, miejsca świętego dla naszego plemienia. Dotychczas jednak moc Peruna trzymała go w ryzach i nie pozwalała wypełzać mu za dnia. Tylko nocą mógł siać zniszczenie. Już to było dla nas ciężką niewolą, ojcze, wtrącił młodszy z synów. Robiliśmy, czego smok żądał. Znosić musieliśmy upokorzenie i żyć w ciągłym strachu. Kraku, synu mój, nadałem ci moje własne imię, aleś jeszcze nie dojrzał do rządzenia. Gorąca jeszcze głowa. Myślisz, że mi w smak to było? Myślisz, że z radości? Z radością przyjąłem żądania jaszczura, tego podłego całożercy? Wybacz, ojcu, ojcze, mojemu młodszemu bratu, odezwał się starszy z synów. Nie chciał cię urazić. Wszyscy wiedzą, jak wspaniałym władcą jesteś. Wszyscy pamiętają, że to ty ustanowiłeś prawa, zjednoczyłeś plemiona, odegnałeś wrogów, zaprowadziłeś pokój i doprowadziłeś kraj do rozkwitu. Ale okup płacić, potworze, musimy, nie rezygnował Krak młodszy. Co 7 dni do smoczej jamy odstawiamy tyle sztuk bydła, ile ten całożerca sobie zażyczy. To rujnuje nas i cały lud. Zobacz, nawet na twoim książęcym stole nie oświadczysz porządnego mięsiwa. Jedynie kurczaki ci przyszło jeść. Polewki i tasze, jak oracz na podgrodziu, a nie książę. A jak licho więc jadają oracze? Aż przykro myśleć. Kiedyś tego nie było. Jak objąłeś rządy, dostatek zapanował u wszystkich. Mało tej biedy. Jakbyśmy smokowi nie dali, czego chce, to od razu tyle samo, ile żądał bydła, tyle naszych ludzi zabija i pożera. Jaka to wolność, pytam. Gdzie to życie w ciągłym... Jakie to życie w ciągłym strachu i pod przymusem? Dość już tego, młokosie. Stary książę skarcił młodszego Kraka. Było jak było i jakoś dało się żyć. Opłacając się gadzinie, ale teraz przekroczył granicę. Nie da się żyć, gdy i za dnia pracować nie można bez strachu, że potwora spali nad żywcem. Dlatego musimy smoka zgładzić. Wielu już próbowało, ale wszyscy polegli. Jestem lepszym synem naszej ojczyzny niż waszym ojcem i dlatego was teraz wezwałem. Cenimy w naszym rodzie dzielność i rozwagę. Gardzimy bojaźliwością i nierozumnym działaniem. Jako ród książęcy mamy obowiązki względem ludu. Gdy niebezpieczeństwo na wszystkich pada, to nie możemy o własne ocalenie dbać, tylko chronić go musimy, nawet jeśli oznacza to ryzykowanie własnego życia. Jednak siwej głowie przystoi mądrość, a nie przystoi lekkomyślność. Młodości zaś przystoi odwaga, a nie gnuśność. Obu was wychowałem najlepiej, jak umiałem, przekazując wszelkie umiejętności w walce i rządzeniu. Dlatego to wy, tak mi ukochani, musicie się uzbroić i stanąć do walki, by zabić potwora. Ale też jesteście połową mojego życia
i to wam należy się spadek po mnie i objęcie tronu. Czy to nie możecie zbytnio wystawiać się na niebezpieczeństwo? To dla nas zaszczyt, ojcze, odpowiedział ze spokojem starszy z braci, że nas wybrałeś do tego chlubnego zadania. Pomyślelibyśmy, że nas masz w pogardzie, gdybyś to nie nam je powierzył. Zresztą tobie przystoi władać i rozkazywać, a nam słuchać. Walką udowodnimy, żeśmy godni po tobie tron objąć. Pójdziemy, ojcze, choćby zaraz walczyć ze smokiem, wtórował zawadiacko młodszy syn. Tylko pancerze wdziejemy i włóczniami go zakłujemy, albo mieczami posiekamy. Nie słuchałeś mnie, młody kraku, odparł stary książę. Nie możecie się narażać ponad potrzebę. Wielu już poległo, próbując smoka ubić w otwartej walce. Przecież on wszystkich pali płynnym ogniem, którego nie ugasisz. Nawet dzisiaj kilkunastu junaków, nie czekając na mój rozkaz ni zgodę, pognało szaleńczo wprost ku swojemu przeznaczeniu. Zginęli. Synowie pokiwali głowami. Dlatego musicie być dzielni. Pamiętajcie, gardzimy tchórzostwem. Ale musicie też użyć rozumu, bo gardzimy też nierozwagą. Musicie przeżyć, a nie szukać bohaterskiej śmierci. Musicie mieć plan. W drugim końcu sali trzech chłopców, starając się nie przeszkadzać, słuchało całej rozmowy, a Sambor aż promieniał z podekscytowania. A ty co taki niespokojny? Spytał szeptem Borek. Bo ja bym poszedł na smoka sam, byle broń mi dali i pancerz, wyrzucił z siebie Sambor, któremu ledwo udało się utrzymać szept. Sam na smoka? Przecież to szaleństwo, skrzywił się Borek. Przecież muszę nadążyć ze swoim imieniem. Jak to? A co znaczy twoje imię? Szczerze zaciekawił się Borek. Też mi języka w gębie zapomniałeś i nie wiesz, co gadasz. Sam nosisz imię Czcibor, a pytasz, co to Sambor? Co z tobą jest? Zirytował się młody Słowianin. Przecież to jasne. Jak w twoim imieniu, tak w moim Bor, to znaczy walka. Tylko moje imię znaczy, że ty, twoje imię znaczy, że czcisz walkę albo walczysz dla czci, a u mnie sam to sam. Czyli, że sam walczę. Będę samotnym wojownikiem. Ale wy jesteście jednak dziwni. Najpierw opowiadacie niestworzone historie, że widzieliście wiec, na którym obrano kraka księciem, a teraz wszystko trzeba wam tłumaczyć. Skądeście się urwali? Te ostatnie wypowiedział z niekrytym poirytowaniem i trochę pożałowaniem. Borek zignorował utyskiwania nowego kolegi i czekał, co będzie dalej. Naradzający się ród władców zajął się pałaszowaniem, skromny jak na książęcy stół wieczerzy, pogrążony w rozmyślaniach. Gdy skończyli, krak pożegnał się z synami i oddalił na spoczynek. Bracia wyszli przed domostwo i usiedli na ławce w blasku księżyca. Zaatakował w dzień niepojęte, myślał na głos starszy z książąt. Co dopiero wyprawiać będzie nocą, którą zwykł panować? Oby w swej nienawiści nie spalił grodu. Musimy i działać już, odparł młodszy krak. Widzisz, dlatego ojciec powiedział, że nie dojrzałeś do rządzenia. Odważny to jesteś, ale rozważny, ani krztynę. Krak rzucił bratu z podełba nienawistne spojrzenie, a ten kontynuował. Przecież noc jest, a to smoka pora i jest tak mocny, że i Perun nie pomoże. Jego czerwone ślepia widzą jak ty za dnia, a my nocą ślepi. Zresztą, co mamy zrobić? Pójść szaleńczo na stracenie, jak wielu przed nami? Przecież już byliśmy pod Smoczą Jamą z innymi bojami. I co? Tylko myśmy wrócili żywi, choć osmaleni i połamani. Ileśmy czasu rany lizali już? Zapomniałeś? Potwór nas zaniechał, bo byśmy i my polegli. Gadasz i gadasz, jakbyś już strachem i starcem był. Widzę, że już ci ojcowski tron pasuje. U władzy siedzieć. U władzy siebie widzisz.
z wyraźną zazdrością i szyderstwem cedził krak. Najpierw walką musimy potwierdzić, że godni jesteśmy. Słyszałem ja, co mówił ojciec. Walczyć, powiadasz. A masz pancerze odporne na smoczy jad? Masz szczyty, które odeprą strumień ognia? Masz takie szłomy, które uchronią nasze głowy przed zębiskami i pazurami? Chyba jednak nie słyszałeś, co mówił ojciec. Rozwagę zalecał i plan ułożyć kazał. I ty pewnie masz taki plan? Z przekąsem wykrzyknął młodszy z książąt. Sam jeszcze nie jestem pewien. Ej, wy tam! Starszy odwrócił się i krzyknął na trzech młodych chłopców, którzy czaili się w oddrzwiach książęcego dworu. Czego się skradacie w blasku księżyca? Widać was jak na dłoni. Chodźcie no tu, to chociaż pomożecie. Sambor, Borek i Oskar przyłapani na podsłuchiwaniu o mało nie wypadli przez drzwi jeden na drugiego. Otrzepali się i podeszli do książąt. Na szczęście w grodzie roiło się od uciekinierów z okolicy, poszkodowanych atakiem smoka, więc nikt nie zwracał uwagi na dwóch chłopców, którzy niczym szczególnym się nie wyróżniali. No może byli nieco wyżsi niż ich rówieśnicy, ale przecież ludzie są różni. Książęta też nie zastanawiali się, skąd obcy w grodzie. Pewnie sieroty. Zresztą kręcili się z Samborem, a ten od dawna pomagał we dworze. Starszy z książąt chwycił pochodnię, zatkniętą przy drodze do dworu, i gestem wskazał, by reszta grupy ruszyła za nim. Gród pogrążony był we śnie, a strażnicy na wałach nawet nie śmieli przekazać książętom, nawet nie śmieli przeszkadzać książętom. Bez problemu więc uchylono bramę i cała piątka opuściła obwołowanie. Ruszyli na podgrodzie, a prowadzący, starszy z książąt, skierował się ku służącym za obory wiatom, pod którymi stały krowy. Obudził śpiącego w sianie obornego i pyta: słuchaj no, macie tu jakąś ubitą krowę? Chyba mamy, panie. Oborowy przecierał oczy, wyrwany ze snu i nie bardzo wiedział, co się wokół niego dzieje. Ale to nie tu, i nowiatce, oj tam. Poszli więc do miejsca uboju, odszukali i obudzili rzeźnika. Starszy z książęcych braci znów zaczął: słuchaj no, przyszukuj mi tu krowy, no ale jeszcze nie poćwiartowanej, tylko wypatoszonej. Ale teraz, w nocy, nie ma się co dziwić, że i rzeźnik był zaspany. Nie marudź, księżyc świeci tak, że pracować możesz. To sprawa wagi krajowej. Tylko sprawiaj się no, bo musimy być gotowi przed świtem. Wy tu, zwrócił się do chłopców, wskazując na Borka i Oskara, zostańcie i mu pomóżcie. A ty, kiwnął na Sambora, pójdziesz z nami. Oby gadzina latała gdzie indziej i nas nie wypatrzyła, bo już po nas. Sambor, słysząc to, przełknął nerwowo ślinę, a obaj książęta chwycili za rękojeści swoich mieczy i tak gotowi do odparcia ataku ruszyli w noc ku ścianie lasu. Sambor podreptał za nimi. Borek i Oskar zostali w wiatce i pomagali przy krowie, co wcale im się nie podobało. Cały czas odwracali wzrok od tego, co... A do tego ledwo powstrzymali się od wymiotowania. Racik powiedziałby, że będzie fioletował. Z rozrzewnieniem wspomniał Oskar i nagle zdał sobie sprawę, jak w tej dziwnej sytuacji się znalazł. Daleko od domu, a nawet dawno od domu. Wśród obcych ludzi, bez rodziców, wśród tylu niebezpieczeństw. Ha, tak, on tak śmiesznie przekręcał, jak chciał powiedzieć, że będzie wymiotował. Borek znalazł w tym możliwość choć chwilowego rozweselenia siebie i brata. A pamiętasz, co to dzikopis? Oskar rozpoczął quiz. Ha, długopis. Zgadłeś. A trambon? To tramwaj. Ale to nie racik, tylko ty tak mówiłeś, jak byłeś mały. Ja? Tak, ty. I jeszcze mówiłeś szokolademy na kostki czekolady, które znalazłeś pod stołem. Ha, i chciałeś zjeść je z ziemi. Tata cię powstrzymał. No, nie wiem. A racik by powiedział teraz: nie śmiechaj się i nie męczykuj mnie.
Ale ja się z ciebie nie śmieję i wcale ciebie nie męczę. Gdy tak się przekomarzali, zrobiło im się miło i przez chwilę poczuli się jak w domu. Zapomnieli o swych trudach, aż rzeźnik syknął, by ich uciszyć i przywołać do roboty. Po jakimś czasie z mroku wyłonili się obaj książęta i Sambor. Każdy z nich niósł na plecach wypchany worek. Podeszli i zrzucili bagaże przy martwej krowie. A teraz wysypać siarkę z worków i zaszyć w krowie, rozkazał starszy książąt. Jak to zaszyć? Spytał rzeźnik. Nie pytaj, tylko rób. No, otrogi, ruszać się, ponaglił krak. Poczekaj. Jak ten nie wie jak, to nie zrobi dobrze i jeszcze sprawa się wyda, uspokoił go starszy brat. To musi zrobić ktoś, kto dobrze skóry szyć umie. Kaletnik. Czy szewca jakiś najlepiej. Jest tu pani na podgrodziu młody szewczyk, ale mimo wieku bardzo sprytny, a zawód swój już zna jak stary. Wołają go Dratewka. Podpowiedział rzeźnik. To wołaj go, rozkazał książę, a rzeźnik pobiegł między chaty podgrodzia. Sambor, Borek i Oskar podeszli do worków, każdy uniósł dno jednego z nich, starając się wysypać zawartość wprost do rozciętego brzucha krowy. Rozniósł się straszny smród i teraz już Oskar nie wytrzymał i musiał na chwilę odbiec na bok, a Borek w ostatniej chwili zatkał nos, by nie zmiotować. Gdy skończyli, wrócił rzeźnik, prowadząc młodego mężczyznę, a właściwie starszego chłopaka, który pokłonił się książętom. Masz ze sobą igłę? Spytał książę. Mam, panie, dobrą, żelazną. A nawet dwie, na wszelki wypadek. Przytaknął szewczyk. Istotnie przemyślny. A dratwę wziąłeś? O, panie, najmocniejszą jaka jest. No, myślę. W końcu to twoje imię zobowiązuje, zażartował książę. Bierz się do roboty. Widzisz, co trzeba zrobić, tylko porządnie. O, książę, bez obawy, zapewnił Dratewka. Tak to sprytnie zeszyje, że nie tylko nic się nie wysypie, ale szef taki pociągnie, że jeszcze nic widać nie będzie. I nawet smród tej siarki, fuj, nie będzie się wydostawał. Patrzcie go, jaki mądrala. Z uniesioną brwią do rozmowy włączył się krak. Skąd wiesz, po co nam to? Panie, przecież nie trzeba szczególnego sprytu, nieco dumnie odparł szewc, żeby domyśleć się, po co dwóch książąt nocą na podgrodziu zaszywa siarkę w bydlęcym brzuchu. Zwłaszcza po tym, co się wczoraj wydarzyło. Dobra, już dobra. Nie gadaj, tylko do roboty. Przeciął pogawędki starszy z książąt. Szewczyk Dratewka wziął się za zszywanie krowego brzucha, a Borek szeptem spytał Sambora, który stał milczący i cały blady. Gdzie byliście? W lesie u wiedźmy. Znaczy u czarownicy? Oskar, racik powiedziałby, że boi się czarowniców. Borek chciał rozluźnić atmosferę. Boi się czarownic, mruknął pod nosem Oskar, ale nie było mu już do śmiechu. Zresztą ja też się ich boję. Zawstydzony spuścił wzrok. Nie ma się co wstydzić, wyszeptał ze zrozumieniem Sambor. Ja też się boję tej czarownicy. Ona jest całkiem szalona. Zamiast mówić, skrzeci jak rapucha. Jedno oko ma wyłupiaste, a drugie całe białe i ślepe. Mieszka w najczarniejszym lesie z wilkiem, kotem i sobą. Brrr! Zdrygnął się na samą myśl i jeszcze ten smród. U niej w całej chałupie śmierdzi tą siarką. I ona też. A po co jej siarka? Mimo lęku ciekawość Oskara okazała się silniejsza. Gada, że to na młodość i urodę. Wywary z siarki robi, czy tam kąpiele. Nie wiem, nie moja sprawa, ale baby do niej łażą, że niby skóra po tym ładniejsza. No, ale na nią samą to już nic nie pomoże. Mówię wam, nawet siarka. Gdy zawiał kogut, z okolicznych chałup powychodzili obudzeni mieszkańcy, witający świt. Książęta zarządzili przyprowadzenie wozu zaprzężonego we dwa woły. Z pomocą grupy mężczyzn zapakowali wypchaną krowę na wóz. Powiedz mi jeszcze, krak zwrócił się do brata. Podsuniemy potworowi krowę wypchaną siarką.
Powiedzmy, że nie wyniucha i będzie chciał zeżrzeć. Przecież tego nie otruje. On sam pewnie lubuje się w siarce i innych paskudstwach. Co to ma nam dać? Zakujemy go, jak będzie pożywał tak pięknie przyprawione danie? Ironizował. Po pierwsze, smok przyzwyczajony jest, że podstawiamy mu bydło. On zniszczył równowagę i zaatakował w dzień, ale my nie musimy łamać ołów. Po drugie, dostanie przecież te dwa woły, co wóz ciągnął, a na deserek jeszcze krówkę. Siarki nie wyczuje, bo jak sam mówisz, nie wiadomo, co za paskudstwa on ma w tej paszczy szkaradnej i przepasnym brzuszysku, że ogniem płynnym pluje. I to jest trzy. Przecież on ma we flakach zalążek ognia. No i mamy cztery. Jak zeżre tyle siarki, to się mu w bebechach zapali i... Rozumiesz już? Dobra, rozumiem. Cwamy. O ile faktycznie nie, tak będzie, jak mówisz. Plan jest plan. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Dobra, bracie. Wszystko gotowe. Zwrócił się starszy z książą do młodszego. Teraz wdziewamy pancerze, hełmy, chwytamy za tarcze i włócznie. Wzywamy Peruna, by obdarzył nas siłą i odwagą. I ruszamy ku chwale. Złapali się za ramiona i mocno zderzyli czołami, wydając sobie przy tym bojowy krzyk. Słudzy przynieśli z grodu ich wyposażenie wojenne. Książęta odziali się i gdy słońce stało już dość wysoko, bez dodatkowej obstawy, ruszyli na straczeńcą misję. Być może w ostatnią w ich życiu. Jedno wiedzieli na pewno. Czeka ich chwała albo śmierć. Szli pieszo, obok wołów ciągnących wóz, kierując się w stronę mostu na rzece i dalej po drugiej stronie, ku smoczej jamie w załomach skały zwanej Wąwel. Borek i Oskar, Oskar i Sambor postanowili pójść najkrótszą drogą na łąkę nad rzekę. Na łąkę nad rzeką, wprost naprzeciwko Wąwelu. Tam ukryć się w nabrzeżnych zaroślach i obserwować rozwój wydarzeń. Planu książąc nie znali pozostali mieszkańcy, dzięki temu nie dołączył do nich tłum gapiów. Zresztą, grodzianie widzieli już smoka nie jeden raz i z pewnością nie był to widok, który lubili sobie przypominać. A do tego oglądać, jak zabija wojowników, to czyste szaleństwo. Przecież rozdrażniony może wpaść we wściekłość i spalić towarzystwo. Z całą pewnością lepiej trzymać się od tego z daleka. Co innego, kilka chłopców, z których jeden sam chciał walczyć ze smokiem, a dwaj pozostali uznali, że i tak są w dość trudnym położeniu. Zresztą oni chyba jako jedyni wierzyli w powodzenie planu młodych książąt. Chłopcy obserwujący przez rzekę wejście do smoczej jamy mieli widok jak na dłoni. A w zasadzie jakby wszystko oglądali na scenie teatru, siedząc w ostatnich rzędach widowni. Wiedzieli jednak, że to nie przedstawienie się przed nimi odegra. Jeśli pojawi się smok, to nie będzie kukiełka ani marionetka w teatrze lalek. A jeśli buchnie ogień, to będzie prawdziwy. Słońce spięło się już na sam szczyt swojej dziennej wędrówki, gdy pod smoczą jamę zajechał wóz, ciągnięty przez rogate woły, prowadzony przez dwóch bitewnie odzianych książąt, i załadowany krową faszerowaną siarką. Na szczęście jest południe, ogłosił Sambor, patrząc na słońce. To nie jest pora dla smoka. Jest teraz słaby, a blask dnia musi go trochę zaślepić. Książętom sprzyja teraz siła Peruna i Swaroga. Mają większą szansę przemóc siły ciemności, jeśli tylko uda się wywabić poczwarę z legowiska. Faktycznie, zbrojni nie próbowali nawet zachować się cicho. Podprowadzili skrzypiący wóz pod samo wejście do pieczary, po czym jęli rytmicznie bić mieczami w tarcze. Dla chłopców było to ledwo słyszalne, ale dobrze wszystko widzieli. My jednak, drogi czytelniku, chcielibyśmy dokładnie sprawie się przyjrzeć, jak i przysłuchać. Przeto przeniesiemy się teraz na drugą stronę rzeki, tam, gdzie stoją synowie starego kraka. Co teraz? Spytał młodszy z braci,
noszący po ojcu imię Krak. Wchodzimy do środka, czy wyciągamy tutaj potwora? Dobrze byłoby stwora wybawić. Bo nie tęskno mi do jego leża, odparł starszy. Tam w śmierdzącej głębi jego siła jest znacznie większa. Tam głęboko, ciemno, zimno, mokro i straszno. Potwora swoimi czerwonymi ślepiami widzi tam, jak my tu za dnia. A my tam będziemy ślepi. To odpalmy uczywo. Głupiś, z otwartym ogniem chcesz przy naszym prezencie łazić? Życie się niemiłe? Też mi coś. Walki unikać nie będziemy. I tak nie wiadomo, czy dalej nam wrócić. Pchasz się na śmierć, mokosie, a my mamy zabić potwora. Uwolnić lud od jego niewoli, a naszemu ojcu udowodnić, żeśmy godni po nim władzę odziedziczyć. Nie mędrkuj już tak, nie mędrkuj. Widzę, że chcesz udowodnić, że ty jesteś starszy, mądrzejszy i lepiej nadajesz się do objęcia władzy. A ja drugi, zawsze drugi. Oszalałeś, Kraku. Jesteśmy braćmi. A teraz przed nami wiekopomne zadanie. Jeśli nam się uda, to ogłoszą nas obrońcami i wyzwolicielami ludu. O nas będą przez wieki pieśni układać i legendy pisać. Zostaniemy nieśmiertelnymi bohaterami. To mi się podoba. Z entuzjazmem wykrzyknął młodszy wojownik. O! Stworo! Wyłaź do nas! Odpowiedział z głębi pieczary ryk, a woły przy wozie zastrzygły nerwowo uszami. Chodź tu! Weź sobie tę ofiarę, jeśli zdołasz nas pokonać w otwartej walce! Wykrzyknął starszy z książą. Ziemia zatrzęsła się od rytmicznych, ciężkich stąpnięć bestii i po niedługim czasie z mroku, zwolna, poczęła wyłaniać się sylweta potwora. Jaszczurzy łeb, jak reszta ciała, pokryty był czarnymi łuskami, a nad oczyma, wzdłuż grzbietu nosa i pod brodą, sterczały rzędy kolców. Oczy miał przymrużone, bo wyraźnie raził je blask dnia, ale spod przymkniętych powiek widać było wypełnione wściekłością czerwone ślepia. O źrenicach w kształcie wąskich, pionowych szpar, ziejących czarną pustką. Za łbem pojawiła się reszta gadziego cielska, poruszającego się na mocarnych, rozstawionych na boki łapach, zakończonych pazurami, wielkością i krzywizną, przypominającymi szable. Od szabel były te pazury jednak dużo grubsze i czarne jak śmierć, które niosły. Za cielskiem bluk się po ziemi potworny ogon, zakończony zgrubieniem w kształcie grotu strzały i jak strzała ostrym. Na wierzchu, wzdłuż łba i grzbietu i ogona potwora biegł potrójny rząd jeszcze większych kolców, a na bokach cielska złożone były nietoperze skrzydła, czarne jak sama noc. To stąpała, to pełzła ta stwora, niechętnie pokazując się słońcu. Walecznie nastawionych książąt obleciał strach i cofnęli się o parę kroków, bezwiednie wchodząc za wóz, który przeprowadzili. Odwaga nie polega jednak na tym, by się nie bać, bo nie boi się tylko szaleniec, ale na tym, by jak trzeba, to strach w sobie zdusić i pokonać. Dokonali tego książęcy bracia i gdy bestia spojrzała na nich, zebrali się w sobie, wyszli przed wóz, stanęli w pozycji bojowej, zasłaniając się tarczami i wystawiając włócznie do przodu, a starszy wykrzyczał. Bierz, smoku, co twoje! Chciałeś bydła, masz je! Ale nie myśl, że po wieki nas będziesz zastraszał! Walcz, stworo! Nasza cierpliwość się skończyła, a twój czas przeminął, wtórował Krak i wyrwał do przodu z włócznią uniesioną prawą ręką nad głowę do zadania ciosu. Smok uniósł łeb, by zaryczeć, ukazując czerwone wnętrze pyska i wiele rzędów żółtych zębisk wielkości dużych noży bojowych. A Krak podskoczył i starał się wbić w włócznię w podgardle bestii. Nie udało mu się jednak, bo lśniący grot ześlizgnął się po czarnych łuskach, krzesząc tylko iskry. Smok znów zaryczał i machnął łbem, by kłapnąć śmiertelnie na Kraka, ale chybił.
Ten bowiem przeskoczył przez prawą przednią łapę i przywarł do brzuszyska bestii. Trzymaj się blisko niego, to nie będzie mógł zionąć ogniem, wykrzyczał w stronę brata. Ten był już obok, pędząc młodszemu na pomoc. Gdy smok znów machnął łbem i trafił jednym z kolców na grzbiecie pyska w tarczę napastnika. Kolec przebił szczyt, rozerwał ogniwa pancerza i zranił wojownika w bok. Uderzenie było tak mocne, że trafiony przeleciał w głąb pieczary, a potwór niezwykle szybkim ruchem zgiął ciało, machnął ogonem tak, że końcówka znów trafiła biednego śmiałka. Ten spadł na ziemię w strefie mroku, który skrył go całkowicie przed oczyma obserwatorów z drugiej strony rzeki. Ruch ciała jaszczura odrzucił też kraka w głąb jamy. A Borek, Oskar i Sambor, który początek walki wzięli dokładnie, teraz stracili bohaterów z oczu. Smok uniósł pysk i zaryczał przeciągle na znak triumfu. Gadzi łeb wiedział, że ofiary już mu się nie wymkną z czeluści jego pieczary i może zostawić sobie ich na później. Skoro został zmuszony do wypełznięcia na światło dnia, to nie zaniecha posiłku, któremu podstawiono. Kłapnął więc woł uwiązany u wozu i zmiażdżył zębiskami. Zanim dobrze przełknął te danie wraz z rogami i kopytami, to bokiem pyska porwał krowę leżącą na wozie. Lekkim ruchem głowy przerzucił sobie kąsek tak, że ten wpadł mu głęboko w gardziel. Jeszcze tylko jeden ruch. Przysmak przeleciał w głąb bebechów. Oblizał się i już zaczął wracać, by skryć się w jamie, gdy znieruchomiał. Trwało to tylko kilka sekund, po których wydał z siebie kolejny ryk. Ale tym razem nie brzmiał on zwycięsko, ale raczej wściekle. Smok wybałuszył gały i widać było, że brzuch mu się nadyma okropnie, a wtem z nozdrzy i uszu wydobywać się począł żółty dym. Jeszcze szerzej rozdziawił paszczę, ale tym razem wraz z rykiem wydobył się z niej ogień. W przeciwieństwie do tego, co wcześniej widzieli Borek, Oskar i Sambor oraz obaj książęta, płomienie nie wyleciały jakby plute z miotacza, ale buchały wewnątrz samej paszczy, a gdy stwór ją zawarł, to ogień nadal wydobywał się z pomiędzy zębów. Całożerca zaczął miotać się na wszystkie strony, bijąc łbem i ogonem na boki, a wszystkiemu przyglądali się z bliska ukryci wewnątrz jamy bohaterowie. Raz nawet smok machnął ogonem tak, że krak musiał uskoczyć, by nie otrzymać uderzenia tą straszną strzałą. Smok, rycząc z bólu i rozpaczy, zrobił kilka kroków, by wsadzić łeb do rzeki i począł ją siorbać, chcąc zagasić palący jego wnętrzności ogień. Pił, siorbał, chłeptał, cmoktał, łykał, bulgotał, a brzuszysko puchło coraz bardziej. Cielsko nadal jednak szarpały konwulsje i w końcu smok rzucił się w tył, odwracając łeb ku wejściu do pieczary, jakby tam chciał szukać ratunku. Ze środka z przerażeniem patrzył na wszystko krak, który zobaczył, jak potworny łeb opada tuż przed nim na ziemię. Nadal ziejące nienawiścią oczy wręcz świecą na czerwono, a czarne, pionowe źrenice nie są już wąskimi szparkami, ale szeroko rozwartymi przepaściami otchłani. Jakby smok starał się odnaleźć kraka w ciemnościach i nagle ich spojrzenie się spotkały, a młody książę poczuł przeraźliwe zimno przeszywające jego ciało. Trwało to może sekundę, gdy blup, blup, zabulgotało w smoczym wszystko i
cielsko wybuchło, jakby rozerwane od środka potężnym granatem. Pff. Oszczędzimy ci, czytelniku, szczegółowego opisu tego, co się wydarzyło. Ale nie był to dla nikogo widok przyjemny. Wystarczy, żebyś wiedział, że Krak i jego starszy brat cali zostali zbryzgani smoczą czarno-czerwoną gęstą juchą. Fuj! Wystarczy już tego. Po drugiej stronie Borek, Oskar i Sambor już nie leżeli w ukryciu, tylko stali na ugiętych nogach i trzymali się rękoma za głowę w geście niedowierzania. Tymczasem wewnątrz pieczary z odrętwienia spowodowanego szokiem wyrwało Kraka słabe wołanie. Bracie, tu jestem. Pod ścianą. Starszy książąt łapał oddech z każdym słowem. Ranny, pomóż. Krak podszedł do współleżącego opartego o głaz brata. Spojrzał w dół i zobaczył rozdarty na boku pancerz, a pod nim ranę. Wygraliśmy. Udało się. Smok nie żyje. Tak. Wygraliśmy. Spokojnym głosem odpowiedział Krak i odwrócił wzrok ku czeluściom jaskini. Ja wygrałem. Ty ledwo zipiesz, bracie. Ostatnie słowo wycedził przez zęby. Zaraz mi pomożesz i wrócimy. Ja wrócę jako zwycięzca, powiedział Krak. Ja obejmę tron. Szybkim ruchem wydobył z pochwy miecz i wbił bratu w bok, dokładnie w ranę po smoczym kolcu. Bracie! Wykrztusił starszy, zszokowany i przerażony. Twoje oczy! Co z twoimi oczami? I skonał. Niedługo po wybuchu smoka Borek, Oskar i Sambor, ciągle wlepiając wzrok w wejście do pieczary pod wzgórzem Wąbel, zobaczyli, jak wychodzi z nich jeden z wojowników. Tylko jeden. Kolejną chwilę zabrało im, by po krokach rozpoznać, że to Krak. Ruszył w drogę powrotną do grodu, a nasi młodzi obserwatorzy uczynili to samo, pędząc prostą drogą na łeb, na szyję i krzycząc w niebogłosy. Smok pokonany! Smok nie żyje! Zwycięstwo! Oczywiście obserwatorzy zwierzy pod bramą grodu też widzieli, jak smok wybuchł, ale byli za daleko, by widzieć dokładnie, jak to się odbyło i czy książęta przeżyli. Gdy więc trzej chłopcy zbliżyli się do wałów z radosnymi okrzykami, to radość udzieliła się strażnikom, a następnie wszystkim mieszkańcom grodu i podgrodzia wąwelnicy pod skałką. Otwarto bramę i tłum wyległ na drogę, by przywitać powracających bohaterów. Jakimż zaskoczeniem było, gdy spostrzeżono, że powracał tylko jeden z książąt. A gdzie drugi? Dopytywano ze wszystkich stron. Który to idzie? Co się stało? Pewnie ranny. Zaraz pojedziemy po drugiego księcia. Stary książę Krak czekał niespokojny przed drzwiami swojego dworu w głębi grodu na tle słońca, które rozpoczęło swą wędrówkę w dół. Zobaczył postać jednego ze swoich synów. Szedł szpalerem grodzian. Krak, wyszeptał stary książę. Ojcowskie serce już wiedziało, że gdy młodszy z synów zbliżył się z pochyloną głową, nie musiał nawet pytać. Zachwiał się i strażnicy musieli podtrzymać go za ramiona, by nie upadł. Smok, ojcze, powiedział młody Krak, nie podnosząc wzroku. Zgładzony. Udało mi się go zabić podstępem i siłą mojego oręża. Ale memu bratu, zawiesił na chwilę głos. Mojemu bratu mimo odwagi się nie udało. Smok zabił go, przebijając wielkim kolcem. Ponieśliśmy taką straszną ofiarę. Starszy Krak zapłakał, ale jak setki lat później napisze o tym kronikarz, często żałoba przezwyciężona zostaje radością ze zwycięstwa.
Nakazał więc, by na drugi dzień wszyscy udali się na uroczystym pochodzie na wzgórze Wąwel. Borek i Oskar nadal pod nadzorem Sambora pomagali w przygotowaniach do święta, a noc przespali w chacie, przy której poprzedniego dnia przywitał ich miejscowy kolega. Ledwo wczoraj przybyliśmy do Krakowa, Oskar, a tyle się wydarzyło, powiedział cicho Borek, gdy już leżeli w ciemnościach na posłaniach. Ten smok, krak, książęta, przecież starszy nie żyje. Pomagaliśmy mu, poszedł i już nie wrócił. Załkał cichutko Oskar. Też nie mogę zasnąć. Za dużo tych przeżyć, za dużo myśli i obrazów przychodzi mi do głowy, mówił raczej do siebie niż do brata Borek. Gdy przypomniał sobie o zawieszce Triglava, wyszukał ją po ciemku, wiszącą na rzemyku, którego od początku przygody nie ściągał z szyi i poczuł, że wisiorek emanuje lekkim ciepłem. I bardzo tęsknię do domu, i do rodziców, i do Racka. Borek! Borek! Szeptem nawoływał Oskar, ale starszy z braci już spał. Obu prześnił się latający potwór palący ogniem z pyska wszystko w zasięgu wzroku, ale byli tak wymęczeni przeżyciami dwóch minionych dni i bezsennej nocy, że nie przebudził ich nawet ten koszmar. Na drugi dzień z grodu ku Wąwelowi wyruszył pochód, którego uczestnicy odziali się odświętnie. Mieszkańcy w kolorowe giezła, bojownicy w pełnym, dostępnym sobie uzbrojeniu. Stary książę Krak i młodszy z jego synów noszący to samo imię, obaj w czerwonych płaszczach otwierali korowód, jadąc konno w otoczeniu straży przybocznej. Jechała z nimi też młoda kobieta, niezwykłej urody, w sukni zdobionej tak cudnie, że Borek i Oskar nie mieli wątpliwości, że musi to być ktoś równie ważny jak książęta. Gdy wszyscy dotarli na szczyt wzgórza, wojownicy ustawili się w półkolu po obu stronach dębu, który nasi podróżnicy w czasie dobrze znali. Stary Krak zasiadł na kamiennym tronie, kryjącym się w cieniu baldachimu z korony drzewa, na który chłopcy wcześniej nie zwrócili uwagi. Obok niego, na drewnianym, rozkładanym jak nożyce krześle, zasiadła owa tajemnicza młoda piękność. Jedyny żyjący syn stanął naprzeciwko tronu z głową ciągle pochyloną w geście pokory. Perunie, zaczął stary Krak, twoja pomoc dała zwycięstwo młodym bohaterom. Moim synom, z których jeden poległ w nierównej walce, ale drugi wrócił w chwale. Twoja moc udzielona młodzi wojowniczej powaliła potwora mroku, a twoja władza wraca na wyżyny. Znów możemy pod tym dębem składać ci ofiary na znak pokonania ciemności i panować tu na szczycie, trzymając mrok pod zwycięskimi stopami. Gdy skończył, podszedł pod pień drzewa Peruna i z wielkiego, okutego srebrem rogu wylał na ofiarę miód pitny, po czym na powrót usiadł na kamiennym tronie i zwrócił się do syna. Kraku, choć opłakujemy twojego starszego brata, to ciebie przyjmuję jako zwycięzcę smoka mroku. Udowodniłeś, żeś godny zasiąść po mnie na tym tronie. Borek i Oskar stali wśród zgromadzonego tłumu, gdy ktoś wykrzyknął: Sława Krak! Niech żyje Krak! Chwała stary Krak! Odpowiedziała reszta: Chwała młody Krak! Książę wskazał ręką, by wszyscy ucichli i ciągnął. Na pamiątkę wielkiego zwycięstwa nad ciemnością i strachem zbudujemy nowy gród. Tu, na tym wzgórzu, poświęconym jasnemu bogu piorunów. Będzie to gród potężny i dumny, godny królów, którzy przez wieki będą z tego wzgórza władać całym krajem. Nazywać się będzie, jak to wzgórze, Wąwel. Wąwel! Entuzjastycznie podchwycili zebrani, a gdy tysięczne głosy zlały się w jedno ze wzgórza, po całej okolicy poniżej rozniosło się rytmiczne echo. Wawel! 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 Pracę rozpoczniemy niebawem, a tymczasem rozkazałem odnaleźć i przynieść ciało mojego starszego syna i przygotować je na stos pośmiertny. Rozbić mój namiot. Noc spędzimy tutaj, na ucztowaniu.
Jak powiedział, tak się stało. Specjalnie wydzielona służba dostarczyła i rozbiła obszerny namiot książęcy, a wewnątrz na ziemi rozpostarła skóry. Rozstawiła składane rzeźbione łoże, stół i krzesła. Książę miał jak w domu. Obok rozstawiony drugi, mniejszy, przeznaczony dla młodszego kraka i owej urodziwej niewiasty, która przez całe uroczystości towarzyszyła księciu. Wieczorem namioty rozświetlano kagankami, a na zewnątrz rozpalono ogniska, wokół których rozsiedli się grodzianie, świętujący pierwszą noc wolną od strachu przed smokiem i nowy początek z nową stolicą plemienia i całego kraju. Książę, bardzo już sędziwy, szybko udał się na spoczynek. Reszta bawiła się do świtu. Borek i Oskar późno w noc krzątali się pomiędzy ogniskami, to pomagając Samborowi, to słuchając różnych opowieści i muzyki gęśli. W końcu zmogło ich przy którymś z ognisk i zasnęli oparci głowami o ławkę z pnia. Koniec rozdziału 5. Nie bądźcie zbyt surowi. To wersja jeszcze przed redakcją. Cała książka powinna ukazać się za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że choć trochę Wam się podobało. I pamiętajcie, zostańcie w domu, czytajcie i słuchajcie książki. Do usłyszenia.